który jechał w bagażniku, mężczyzna zginął. Prokurator postawił kierowcy zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku i prowadzenia pod wpływem alkoholu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Na to ponownie przeprasza prezydenta Turcji za umieszczenie go na liście wrogów podczas niedawnych ćwiczeń sojuszu w Norwegii. Sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zadzwonił do Recep Erdoana i osobiście poinformował go o wyciągniętych konsekwencjach wobec osoby, która to zrobiła, tak podaje agencja AFP. Szef sojuszu w rozmowie z tureckim prezydentem wyraził ubolewanie z powodu incydentów. Chodzi nie tylko o umieszczenie Recep Erdoana na liście wrogów, ale także określenie Turcji jako nieprzyjaciela współpracującego bezpośrednio z wrogiem. Jens Stoltenberg podkreślił, że nie odzwierciedla to opinii sojuszu i że odpowiedzialna jest za to osoba cywilna zatrudniona w norweskiej armii. Zapewnił, że została ona odsunięta od udziału w manewrach i poinformował, że wdrożono procedury, by zapobiegać takim incydentom w przyszłości. Prezydent Turcji wczoraj przeprosiny i wydał polecenie wycofania kilkudziesięciu wojskowych, którzy brali udział w ćwiczeniach. Były one przeprowadzane na symulatorach komputerowych, a celem było przetestowanie struktur dowodzenia sojuszu. Beata Kłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ze względu bezpieczeństwa z Włoch wydalono dwóch Marokańczyków i Tunezyjczyka, podaje włoskie MSW. Dwóch z tych migrantów było w kontakcie z bojownikami dżihadystycznego państwa islamskiego w Syrii, a trzeci wrócił z tamtejszego frontu. W tym roku z Włoch wydalono 96 osób podejrzanych o ekstremizm. W Wiśle drugi dzień Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za godzinę rozpocznie się konkurs indywidualny. Wystartuje 7 naszych skoczków. Jakub Wolny, Aleksander Zniszczą, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot oraz Kamil Stoch. Kibice przyjechali do Wisły z różnych stron kraju. Nastroje bardzo pozytywne, no przecież oczywiście, że wygramy. Państwo na skoki? Tak, tak, na skoki. Skok. A Oles, no? Pani Meczapka z napisem Polska, może gdzie ma pan? Aha, pan ma szali. Ale tam gdzie był? Trąbki? To jest nie ma. No tak, żeśmy postanowili weekend spędzić w Wiśle. Od dawna nie ma już biletów na konkurs skoków narciarskich. Miasto zaprasza do wspólnego kibicowania w strefie kibica, a później odbędzie się zabawa przy muzyce na placu Hofa. Nad warszawskim Mokotowem przez kilka chwil świeciło słońce, ale teraz znów jest pochmurno i tak jest niemal w całym kraju. Miejscami pada deszcz i deszcze ze śniegiem, a w górach sypie śnieg. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach do 4 w Warszawie i 6 w Opolu, a także w Gdańsku. W dolinach górskich od 1 do 3 stopni. Na zachodzie kraju chwilami wieje dość silny, porywisty wiatr. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 14.06 jest niedziela, 19 listopada. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, zapraszam jeszcze do godziny 15. A my za minut kilkanaście porozmawiamy o szczególnym jubileuszu. 70. rocznica ślubu królowej Elżbiety i księcia Filipa. Bardzo ciekawy moment. Do tej sprawy odniesie się po godzinie 14.30 dr Przemysław Damski. Wcześniej porozmawiamy o literaturze już za minut kilka. Gościem Luizy Bebłot będzie Alicja Gęścińska, autorka książki Pewnego rodzaju miłość. A na początek połączenie dwóch słów: ekonomia i patriotyzm. Między innymi o definicji współczesnego patriotyzmu ekonomicznego z profesorem Andrzejem Zbertowiczem rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Głogowska. Czy kapitał ma narodowość? Można powiedzieć, że to pytanie ma zaniżką rozdzielczość, zadane w trybie ideologicznym. Pewne typy przepływów kapitałowych, na przykład pewne inwestycje wirtualne dokonywane przez internet, faktycznie nie podlegają zasadom lojalności i powiązań narodowych. Ludzie przerzucają kapitał, co więcej, algorytmy przerzucają kapitał do miejsc, gdzie są współczynniki wyższego zysku. Ale wiele posunięć inwestycyjnych, wyboru poddostawców, tworzenia łańcuchów dostaw, zasysania siły roboczej podlega zasadom lojalności narodowej lub kulturowej. Gdy w Polsce następowała prywatyzacja z okazji X, to przez, powiedzmy, jeden z krajów Unii, to w krótkim czasie prawie wszyscy poddostawcy byli zmieniani na tych związanych albo z tego kraju pochodzących, a jeśli nie było, to związanych kapitałowo czy kulturowo z tym krajem. Mimo że polscy poddostawcy w niektórych przypadkach oferowali lepsze ceny. Inaczej mówiąc, każdej działalności gospodarczej można kierować się różnymi horyzontami zyskowości. Można nastawić się na zysk krótki,
krótkookresowy, długookresowy. I w sytuacji, gdy chcę zbudować sieć dostawców do mojej firmy, to mogę wybierać tych, którzy dają najniższe ceny przy gwarantowaniu jakości i w planowaniu budżetowym krótkofalowym to może być korzystne, ale mogę uznać, że ja zmniejszę zyskowność w krótkim okresie czasu, ale będę wybierał takich poddostawców czy dostawców, którzy ze względu na lojalność kulturową, religijną czy narodową będą długofalowo lepszymi dla mnie partnerami. Czytałem kiedyś, że badania w Szwecji pokazywały, że 70% dostawców, kontrahentów firm to były firmy, które dłużej niż 10 lat współpracowały z daną firmą. Czyli nie ma takiej dynamiki, bo przez dłuższą współpracę buduje się pewne lojalność, zobowiązania, zaufanie, obniża się koszty transakcyjne. I w sytuacji, gdy firmy funkcjonują w pewnej sieci powiązań, czasami etnicznych, to długofalowo może się okazać, że warunek kryzysu, ta sieć się wzajemnie buforuje. Mimo, że przechodzimy kryzys, spadają na zamówienia, to nie odcinamy, kierując się czysto rynkową kalkulacją tych dostawców, mówimy, słuchajcie, zmniejszymy poziom zamówień, ale współpracujmy dalej, bo się potem podniesiemy. Czyli przeniesienie zdrowego instynktu solidarności społecznej w pewnych granicach na kontrakty gospodarcze jest racjonalne, ale w innych się to dzieje horyzontach czasowych niż krótkie. A jak podejście do tego, czy kapitał ma narodowość, zmienił ten kryzys sprzed 10 lat? Dla wielu osób istotnie zmienił, bo także neoliberałowie, którzy lansowali tezę, że kapitał nie ma narodowości, zobaczyli, że sposób zwijania biznesu w krajach sposób rozcinania czy przebudowania łańcuchów dostaw był z tym właśnie związany. Ale co więcej, tą narodowość kapitału widzimy jeszcze w innym obszarze. Otóż wielu młodych Polaków, przedsiębiorczych, znających języki, dających sobie grant w korporacjach o mentalności iście kosmopolitycznej, uświadamiało sobie, że w którymś momencie ich ścieżka awansowa w międzynarodowej firmie napotykała na szklany sufit, bo ludzie przysyłani z kraju macierzystego, gdzie główny kapitał właścicielski był, mimo że mogli być mniej kompetentni biznesowo, organizacyjnie, byli preferowani. I nagle zobaczyli, że nie liczy się tylko właśnie jakość kapitału ludzkiego, tylko to, czy ten kapitał ma język macierzysty francuski, niemiecki, angielski i jeszcze może z akcentem amerykańskim. I mnie to w roku 2008 na spotkaniu właśnie młodzi Polacy pracujący w korporacjach powiedzieli, że okazało się, że korporacje, które chciały wyhodować z nich kosmopolitów, w momencie, gdy odsłoniła się rzeczywista natura procesów awansowania w tych korporacjach, hodowały ludzi o mentalności patriotycznej przez reakcję. Był taki czas w trzeciej RP, że trochę kpiono też z tego hasła kupuje, bo polskie. Jak pan profesor myśli, z czego wynikała właśnie taka postawa, takie podejście? Z jednej strony ona wynikała z mentalności postkolonialnej, wstydzenia się. To jest taka mentalność kogoś, kto urodził się na wsi, był utalentowany, ciężko pracował, odniósł sukces, ale wstydzi się, ujawniać swojego akcentu regionalnego, pokazać się z rodzicami niekształconymi i niemodnie ubranymi. Czyli z jednej strony to była pewna mentalność postkolonialna, wstydzenia ze swojego kraju, ale z drugiej strony to było takie przekonanie kalkulacyjne, że po co ja mam przepłacać za polskie, jeśli mogę kupić taniej zagraniczne, nie rozumiejąc, że w dłuższej konfiguracji inwestowanie w kapitał obrotowy, w ruch pieniędzy we własnej gospodarce się opłaca. Ja pamiętam, gdy byłem na stypendium w Australii w 1993 roku, w McDonaldzie, który jak wiadomo jest siecią amerykańską, były duże napisy, było widać 100% australijska, prawda? Czyli grali w kraju, który nie kojarzy nam się z żadną formą nacjonalizmu, grali na to, że wprawdzie firma jest międzynarodowa, płacisz pieniądze, które idą do innej, ale ta firma starała się, żeby komponenty były z tego kraju, w którym ona funkcjonowała. O współczesnym patriotyzmie ekonomicznym z profesorem Andrzejem Zbertowiczem rozmawiała Małgorzata Kłodowska. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zachęcamy do czytania. No ale kurczkę ma za to, możesz brązową wziąć, to będzie jeszcze większa. To może być krótkie.
warto czytać. Luisa Bebłot, witam. Dziś gościem Polskiego Rada 24 i audycji Warto Czytać jest pani Alicja Gęścińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka książki Pewnego rodzaju miłość. To jest pani literacki debiut. To prawda. Rozmawiamy po polsku, ale książka nie została napisana po polsku. To prawda też. Książka jest napisana po niderlandzku, bo bym nie potrafiła napisać jej po polsku. I została przełożona przez panią Małgorzatę Dideren-Woźniak. Jak pani przeczytała tłumaczenie swojego tekstu po polsku, to jakie odniosła pani wrażenie, takie pierwsze? Pierwsze to byłam wzruszona, że te słowa teraz są też po polsku dostępne, czy będą dostępne w tym momencie. Wzruszona byłam, że też istnieją te słowa po polsku. Ale znajduje pani ten przekład jako udany? To znaczy, tak by pani napisała po polsku, gdyby pani pisała w naszym języku? Na pewno jest przykład udany, ale jakbym pisała po polsku, to jednak inaczej bym napisała niektóre rzeczy. Ale to nie znaczy, że przykład nie jest udany. To znaczy, że jednak w innym języku się troszeczkę inaczej myśli i inaczej się niektóre rzeczy by powiedziało. Pani myśli nie po polsku? Niestety nie myślę po polsku. Od razu powiemy dlaczego. Ponieważ pani Alicja Gęścińska, urodzona w 81 roku w Warszawie, w wieku 7 lat wraz z rodzicami przyniosła się do Polski. I właściwie całe dzieciństwo, całe życie pani spędziła za granicą. Ukończyła pani studia w Gandawie na Uniwersytecie, a potem obroniła doktorat z filozofii. Pisała pani felietony dla gazet, także to nie jest taki debiut całkowity, bo już ze słowem pisanym ma pani duże doświadczenie. Ale jest pani jakby debiutantką książkową, że tak to ujmę. Co panią skłoniło do napisania książki? Więc jak skończyłam studia, to ja studiowałam filozofię, więc jestem filozofem z wykształcenia. I też te felietony i różne rzeczy, które spisałam, to zawsze to były rzeczy filozoficzne. Więc jak już ktoś wie, że jestem filozofem, to już nie jest to takie dziwne, że napisałam w końcu też fikcję, książkę kompletnie wymyśloną, bo jednak w książkach można inaczej powiedzieć niektóre rzeczy, prawdę inaczej się mówi, niż na przykład w eseju. I to mi się właśnie podoba w tej formie. Nie zawsze moje postacie mogą coś powiedzieć, co inaczej bym nigdy nie mogła powiedzieć w eseju albo w analizie jakiejś tam politycznej. Więc to daje większą wolność mi jako filozof, jako pisarz. W telewizji belgijskiej Canvas prowadzi pani też program filozoficzny. Wanderlust, Wanderlust, w zależności od tego, jak będziemy to wymawiać, w którym rozmawia pani o życiu, wierze, filozofii. No i po prostu ten Zelewski już go przepędził chyba, bo tak, Zelewski chce z tymi krzyżami podróżować. Jego w domu często nie spotkasz zacznę. A ktoś chciałby tam być, no to Zelewski nie chciał, żeby coś ukończyć. W tej książce jest bardzo dużo, ponieważ bohaterowie... A ty też nie lubisz prawie, domu cytatami. A ja uwielbiam domu siedzieć, w domu, że nagrywam filmy, ja różne rzeczy robię, mogę z domu życiu, nadawać o sensie na cały życia. Świat, bo ja mam kontakt. Czy to jest takie przeniesienie pani życia zawodowego w literacką fikcję, że pani tak pisała tę książkę, korzystając i czerpiąc z tej filozofii, widły, która jest pani zawodem? Ja w sensie dobrym, z pewnością tak jest, dobro, że pomnażam do wielkiego moje dobra. Postacie są wszystkie. Chcę powiedzieć, inteligentni dosyć, myślą o życiu, o sensu życia, dlaczego tutaj są na tej ziemi, więc są to bardzo ludzie, postaci rozwinięci i to nie jest przypadek oczywiście, jednak pisarz zawsze można go gdzieś tam odnaleźć, nawet jak postaci są kompletnie wymyślone, można gdzieś tam odnaleźć od tej osoby. I dla mnie to są pytania, które ja sobie sama zadaję i myślę, że dużo ludzi sobie zadaje takie pytania. No i moi bohaterzy też, to życie nie jest dla nich łatwe, mają dużo pytań i też zadają sobie dużo pytań. Ale książka została napisana zanim program Wanderlust był w telewizji, w ogóle zanim go zrobiłam. Ale ten program też nie jest przypadkiem, dlaczego taki program nagle robię, chociaż telewizja nie jest moją ambicją, ale to był też okazja, żeby właśnie z ludźmi rozmawiać na głębokie tematy. Właśnie o życiu i o sensu życia, i o miłości, i o wierze. No wszystkie te tematy, które
człowiek potrzebuje, żeby rozumieć sens swojego istnienia. Dla bohaterek książki, bo dodajmy, że to są trzy kobiety, które kochają jednego mężczyznę, czyli tutaj mamy tytułową pewnego rodzaju miłość. Za każdym razem ta miłość jest inna, bo to jest miłość córki, miłość żony i miłość zafascynowanej mężczyzną, profesorem, studentki. I z tych trzech opowieści, z trzech rodzajów postrzegania mężczyzny wyłania się obraz czwartego bohatera, czyli tego profesora. Czy tak w życiu jest zawsze, że ten sam człowiek może być zupełnie inaczej postrzegany przez różne osoby? Myślę, że tak. Chociaż nie u każdej osoby aż to tak się objawi, albo to będzie takie widoczne, ale myślę, że jak popatrzymy się na własne życie, to mamy inną relację jednak z naszymi rodzicami, niż z dziećmi, niż z sąsiadem i z uczniami. Niektórzy znają nas jako bardzo delikatni, mili, a inni znają nas jako może, że jesteśmy srodzy, więc mamy, nawet jak jesteśmy tą samą osobą, czasami mamy jakby inną twarz, ale co jest, myślę, jeszcze ważniejsze, nie tylko to, że my jest, mamy, ludzie nas znają w inny sposób, to też, że ludzi, których my znamy, to my myślimy, że ich znamy, a my też znamy tylko tą niby jedną twarz tej osoby. I jednak i bardzo często racjonalizujemy, zwłaszcza jak chodzi o sprawy miłosne, jak ktoś czuje, że my myślimy, że my wiemy, jak ktoś do nas czuje. Ale czy miłość da się zracjonalizować? Właśnie nie. O, to jest właśnie może puenta książki też, że my ciągle to robimy, a tak naprawdę tego się nie da. A nawet ja, która wiem, że tego się nie da, bo i zdaję sobie z tego sprawę i też sama to robię. Bo jednak chcemy to zrozumieć. My staramy się uczucia zrozumieć, staramy się też zrozumieć miłość i my myślimy bardzo często, że rozumiemy ją. My nawet myślimy, że będziemy mogli przewidzieć, kogo będziemy kochać. Myślę, że wszystkie te aplikacje i te Tinder, myślę, że w Polsce też to istnieje na stronie internetowej, gdzie można spotkać partnera swojego i tak dalej, to tak jakby to była matematyka. Taki wzrost, taki wiek, to było moje ulubione picie, to jest moje ulubione to i tamto i komputer wyszuka i znajdzie następną osobę. Idealną, dopasowaną. Tak, to będzie do ciebie pasowało. A tak w życiu nie działa. Czasami może być tak, że ktoś przed tobą stanie i nic się nie zgadza, a uczucie powie, że jednak to jest to. Pani wspomniała o puencie książki. Co to jest miłość? Pyta Elżbieta. Odpowiada, może wzorem miłości jest nie tylko wspólne życie, ale wspólna śmierć. Co jest ważniejsze? Wspólne życie czy wspólna śmierć według pani? No na pewno wspólne to życie. Z pewnością. I też od razu chcę powiedzieć, że nie wszystko to, co moje postacie mówią, to sama ja bym powiedziała. Ale i też co jest oczywiście to wspólne życie, to życie jest ważne, ale nawet jak się tego wspólnego życia nie ma, to nie znaczy, że nie ma miłości. Bo niektórzy ludzie przez los albo przez wybór nie żyją razem, fizycznie razem, a jednak razem, czyli miłość na odległość jest też możliwa. Nie chodzi tutaj nawet o samą odległość, tylko że miłość, która się nie udała, nadal może być prawdziwą miłością. Znaczy, że się nie udało, że jej nie było. Chociaż często tak też myślimy, że może nie wystarczyło, może nie było, może coś brakowało, a może po prostu nic nie brakowało, tylko się nie udało. Książkę rozpoczęła pani cytatem z Emily Dickinson, bo miłość to życie, a życie to wieczność. Dlaczego akurat ten cytat? Czy Emily Dickinson to jest ktoś pani bliski? Część opowieści się wydarza w Ameryce w Amherst, w miejscowości Amherst, a sama mieszkała w Amherst przez 2 lata i Emily Dickinson całe życie mieszkała właśnie tam w Amherst. Czyli nie ma przypadku. Tu nie ma przypadku, że wybrałam ją. Amherst też odgrywa ważną rolę w opowieści. Rozmawiamy o miłości, nad którą zastanawiają się bohaterowie pani książki, bohaterki.
kolejnym tematem, który często się pojawia, jest żałoba, czas. I tutaj jedna z bohaterek się zastanawia, czy wszystko z nią jest dobrze, bo na pogrzebie ojca nie wycisnęła ani jednej łzy. I też zadaje kłam takiemu powiedzeniu, że czas leczy rany, bo ona temu ojcu, który nie miał według niej czasu w dzieciństwie dla niej, nie może tego wybaczyć, mimo że ten czas mija. Jak pani myśli, czas leczy rany, czy nie? Czy wręcz przeciwnie, z upływem czasu wątpliwości narastają i te niedopowiedzenia się kumulują? Myślę, że czas nie leczy ran. Ale co się czasem dzieje, że człowiek po prostu niektóre rzeczy zapomina. A to też nie jest kwestia wybaczenia, tylko kwestia pamięci. I to jest też inny taki ważny temat tej książki, że nasze wspomnienia i jak my rzeczy zapamiętujemy, to kształtuje, kim jesteśmy. I też to są jakby elementy, na których my budujemy. Jak wspominamy na przykład dzieciństwo, wspominamy ojca, jak wspominamy naszego kochanka, czy co się nam w życiu wydarzyło, to na podstawie tych wspomnień konstruujemy rzeczywistość, taka dla nas to wtedy jest rzeczywistość. A tak naprawdę to na te wspomnienia to my mamy bardzo mało wpływu. My myślimy, że też mamy wpływ na nasze wspomnienia i to, co chcemy zapamiętać. Ale jak patrzymy na własne życie, jak często ja w życiu myślę sobie, Boże, jak bardzo bym chciała to zapamiętać. Widzę swoje dzieci, coś robią i myślę, do końca życia chcę to pamiętać. A na pewno już tydzień temu zapomniałam, bo mózg mój jest nie do, jak do zaufania. Robi swoje rzeczy, ma swoje własne życie. A czasami chcesz rzeczy zapomnieć, a nich nie możesz. I ci się przypominają non-stop, więc nie mamy tak jakby wpływu na to, co zapamiętujemy, a jednak to, co zapamiętujemy i jak sobie to przypominamy, jest jak rozumiemy przeszłość. I Elżbieta, która nie ma najlepszej właśnie relacji ze swoim ojcem, to ona go ciągle wspomina w negatywny sposób. Tak, jej pamięć się zachowała tylko te nieprzyjemne momenty. Właśnie brak czasu, brak uwagi, a z jego punktu widzenia na przykład on ją uczył gry na pianinie. I on nienawidziła, której nienawidziła, no ale on to samo wydarzenie wspomina zupełnie inaczej. I wynika to moim zdaniem z braku rozmów potem, że oni sobie tego nie przepracowali. No na pewno, myślę, że bardzo dużo dzieci ze swoimi rodzicami nie rozmawia na głęboki temat, tylko właśnie zawsze się myśli, że wiemy, że ten człowiek jest zimny, albo nie kocha, albo jest taki. I myślę, że właśnie Elżbieta bardzo często myślała, że już rozumie, myślała, że wszystko wie, a tak naprawdę to mało wiedziała. I może tak naprawdę dopiero po śmierci swojego ojca go naprawdę poznała, kim on jest. I my czasami już nie mamy tej okazji, żeby poznać po śmierci kogoś, a jej się jeszcze udało poznać inną twarz swojego własnego ojca. A Anna, zafascynowana studentka, miała po prostu w nim bardzo mądrego, inteligentnego mężczyznę. Zaleski, durnowaty jest. Z jednej strony takim mężczyzną, a z drugiej strony był ojcem. I w tym ojcostwie się pedałom pieniądze wysyła, ale może też nie zasłużył na takie ostre osądzenie, jakie. Nie zapłacę telefonu. Ta córka nie była w stanie może go tu pełni kochać, ale to nie był brak, który był w ojcu, tylko brak w córce. I jest jeszcze trzecia bohaterka, żona. Poszła inaczej swoje wspomnienia. Poszkodowana z całej tej trójki, według mnie. Trudno powiedzieć, kto jest najbardziej poszkodowany, bo myślę, że wszyscy są w pewnym sensie poszkodowani. Myślę, że życie Anny jest trudniejsze niż życie tej żony. Trudno właśnie ocenić nawet to, kto jest najbardziej poszkodowany, kto miał najtrudniejsze życie. Myślę, że życie kochać kogoś przez całe życie, a z nim nie być, to też jest trudne życie. To też jest okropny los. Kto jest najbardziej poszkodowany, żeby się tego dowiedzieć, albo zastanowić, albo samemu zdecydować, to należy przeczytać książkę Pewnego rodzaju miłość. A ja rozmawiałam z jej autorką, panią Alicją Gęścińską. Bardzo pani dziękuję. Ja też również dziękuję. Kolejna audycja Warto czytać w najbliższą niedzielę, za tydzień o 14.15. Luisa Bebut. Zapraszam. Reklama.
Oj, przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność klipowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny pys i melina. Dodatkowo klipowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Klipowita rozgrzewa. Tak twierdzi. Jak smakuje? Pytaj o klipowitę w swojej aptece. Tych reklam żydowskich. Wielkiej Brytanii. Polityka zagraniczna. Ręka księstwo Lancaster, które jest prywatną własnością królowej Elżbiety, która zarządza jej majątkiem, twierdzi, że no, pieniądze zostały ulokowane legalnie. Sprawa w ogóle jest rozdmuchana, ponieważ królowa brytyjska w ogóle nie musi płacić podatku dochodowego i płaci go dobrowolnie. No natomiast jeżeli spojrzymy już na to, jak to się odbiło w badaniach opinii publicznej, no to straciła monarchia jako całość. Straciła na tym królowa Elżbieta II. Bardzo na tym stracił książę Karol, który on i tak nie ma specjalnie dobrych notowań, dlatego że poparcie to społeczne dla niego to jest zwykle w okolicach 44-46%, czyli poniżej połowy. W tym momencie zdaje się, że spadło do 39%, a on jest przecież następcą tronu, co nie jest w dodatku dla niego dosyć korzystne ze względu na pojawiające się plotki o sporze pomiędzy księciem Karolem i królową Elżbietą odnośnie tego, jak wprowadzać księcia Karola do zwiększenia jego roli publicznej, co też może się wiązać z samym odsunięciem właśnie księcia Filipa, gdyż otoczenie księcia Karola stwierdzono, że on już powinien mieć w tym momencie nie pozycję następcy tronu, tylko oczekującego króla, tak, ze względu na wiek królowej Elżbiety, więc mamy tutaj pewnego rodzaju starcie, może nawet nie tyle pomiędzy samym księciem Karolem i Elżbietą, ale pomiędzy ich urzędnikami, stąd się też bierze dymisja niedawna prywatnego sekretarza, wieloletniego prywatnego sekretarza właśnie Elżbiety II i zapowiedziana w akcie Solidarności dymisja jeszcze jednego urzędnika. Zdaje się, że odejdzie w kwietniu po igrzyskach wspólnoty brytyjskiej, wspólnoty narodów. I nawet książę Wilhelm, który ma olbrzymie poparcie społeczne, bo zazwyczaj jest to w okolicach 74%, stracił w tym momencie i jego poparcie lokuje się w okolicach 72%, czyli on nie był bezpośrednio zaangażowany w lokowanie tych pieniędzy, natomiast no i tak na to się odbyło nad nim rykoszetem i troszeczkę, bo troszeczkę, ale jednak stracił. Przy czym sprawa jest jeszcze o tyle kłopotliwa, że my nie wiemy, na ile same te osoby, czyli Elżbieta II i książę Karol były wiedziały o lokowaniu tych pieniędzy za granicą w rajach podatkowych. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o samą Elżbietę II, to jest bardzo wątpliwe, żeby ona wiedziała, że te pieniądze tam były lokowane. Zresztą z oświadczenia księstwa Lancaster wynika, że to był jakiś ułamek procenta ze wszystkich dochodów królowej brytyjskiej. Natomiast trochę bardziej skomplikowana jest sytuacja z księciem Karolem, dlatego że on ulokował pieniądze w spółce, która miała skorzystać na zmianach klimatycznych, miała skorzystać na wprowadzeniu porozumienia klimatycznego z Paryża. No i stwierdzono, że tutaj zaszedł konflikt interesów. Książę Karol tłumaczy się w ten sposób, że jego polityka na rzecz ochrony środowiska jest powszechnie znana i prowadzi ją od co najmniej 30 lat. Także wszystkie te zarzuty są co najmniej wątpliwe. No, problem jest tylko taki, że ta spółka, w którą zainwestował książę Karol, albo właściwie księstwo Cornwalli, które jest własnością księcia Karola, zainwestowało, no to jest spółka, z którą jest bardzo blisko powiązany jego przyjaciel. Także no to się dosyć poważnie wizerunkowo odbija na monarchii brytyjskiej. Czyli ujawnienie afery Paradise Papers to nie tylko zła wiadomość dla samej królowej Elżbiety II, ale także dla rodziny królewskiej jako takiej. Ja zastanawiam się, jak kwestia Brexitu wpływa na postrzeganie Elżbiety II, jak na postrzeganie tej postaci wpływa fakt, że to za jej rządów Wielka Brytania rozpoczyna rozwód z Unią Europejską. To jest sytuacja bardzo skomplikowana, dlatego że tuż przed Brexitem ujawniono
poufną wypowiedź królowej Elżbiety, czy prywatną wypowiedź w prywatnym towarzystwie, która stwierdziła, co my zawdzięczamy Europie. Ta wypowiedź pojawiła się w tabloidach i jest uważana za jedną z tych wypowiedzi, które mogły przechylić szale głosowania na rzecz kampanii Leave, czyli wyjścia z Unii Europejskiej. Natomiast mimo to, jak się spojrzy na sondaże, no to notowania rodziny królewskiej są dosyć wysokie. Ona po prostu nie angażuje się politycznie, dlatego trudno tutaj powiedzieć, żeby sam Brexit długofalowo miał jakiś skutek wpływ na rodzinę królewską. Poza tym, jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, no to królowa brytyjska powiedziała to w prywatnej rozmowie. Nie wiadomo do końca w jakim kontekście, więc można się to tłumaczyć na bardzo rozmaite sposoby. Albo w ogóle to zignorować, twierdząc, że to jest informacja kaczka-śkaczka dziennikarska. I jeżeli spojrzymy to z tego punktu widzenia, no to pałac Buckingham jakoś specjalnie nie rozmuchiwał tej sprawy, uznając, że po prostu nie, brak komentarza jest najlepszą linią obrony. I chyba to się raczej sprawdziło. Panie doktorze, to na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Pozostała nam mniej więcej minuta. Można określić, jaki jest stosunek królowej Elżbiety II do Unii Europejskiej, do Europy? Na ile on się pokrywa z tym, co przypadkowo trafiło do mediów? To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, dlatego że my bardzo niewiele wiemy odnośnie o jej w ogóle poglądach politycznych. Jedna informacja, która w dodatku wydaje się dosyć stronnicza odnośnie tego, jakie ona ma zapatrywania polityczne, pochodzi jeszcze z ust premier Margaret Thatcher, która po jednym ze spotkań z Elżbietą II wyszła sfrustrowana i stwierdziła, czuję się jakbym rozmawiała z członkiem Partii Socjaldemokratycznej. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Margaret Thatcher była gorącą orędowniczką neoliberalizmu, no to ten socjaldemokratyzm w jej ustach mógł oznaczać dosłownie wszystko. Jakąkolwiek interwencję państwa, jakąkolwiek pomoc państwa obywatelom. Także no, to jest skala tej pomocy jest bardzo różna. Poza tym Partia Socjaldemokratyczna Wielkiej Brytanii, która istniała, ona później się połączyła z Partią Liberalną i dzisiaj to jest Partia Liberalno-Demokratyczna. Także to nie jest partia socjaldemokratyczna w rozumieniu Labour Party z Jeremym Corbynem na czele. To jest, bym powiedział, bardzo skomplikowana sprawa i ona nie ujawnia swoich poglądów, zresztą jak cała rodzina królewska, za wyjątkiem księcia Karola, odnośnie spraw klimatycznych. W takim razie to pytanie o postrzeganie Unii Europejskiej przez królową Elżbietę II pozostawiamy pytaniem otwartym. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Doktor Przemysław Damski, Akademia Finansów i Biznesu, Wistula. Bardzo dziękuję. Reklama. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wojna mediów, strategia PiS-u czy plan Kremla, podobne by spać spokojnie, kiedy wzięłam Jezusa na ręce, były prawa. Duszę moja doznawała tak niepojętej radości, że nie jestem w stanie tego opisać, ale dziwna, mur dzielący go od chwili Jezus jest już stał się premier Beaty Szydło. Nic dla Polski nie zrobił. Dzisiaj wykorzystując swoje stanowisko do ataku na polski rząd, atakuje Polskę. I znikło widzenie i był czas niedługi, aby iść do Komunii Świętej. Kiedy przyjęłam Pana Jezusa w Komunii Świętej, drżała cała dusza moja pod wpływem obecności Bożej. Na przedzwoni, na drugi dzień widziałam na jednej z telewizji tuż przed swoją pierwszą wizytą w Moskwie, że Putin to nasz w Moskwie. Tak mówił polityk PiS-u w TVP Info. Przypomnijmy, że polski ambasador w Ukrainie,
czy zdjęcie światła to pokazuje. Przyznanie Polakom mieszkającym w tym kraju statusu mniejszości narodowej. Z podobnym apelem wystąpili polscy politycy i dyplomaci, którzy wzięli udział w Berlinie w obchodach 95. rocznicy powstania Związku. Ambasador RP w Berlinie, profesor Andrzej Przyłębski, przypomniał, że Polacy mieszkający w Niemczech przed II wojną światową posiadali status mniejszości narodowej, który został im bezprawnie odebrany w 1940 roku dekretem Göringa. Dodał, że to prawo uchwalone przez hitlerowską III Rzeszę skutkuje nadal. Przewodniczący Związku Polaków w Niemczech Józef Malinowski podkreślił, że Związek będzie domagał się wypełnienia przez stronę niemiecką podpisanych traktatów oraz przywrócenia Polakom statusu mniejszości. W rozmowie z Polskim Radiem wiceprzewodnicząca Związku Anna Wawrzyszko zwróciła uwagę, że niemiecki rząd nie wypełnia należycie zapisów traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku. Chcemy symetrii w traktowaniu. Będziemy domagać się oddania nam odebranego bezprawnie statusu mniejszości narodowej. Podkreśliła Wawrzyszko. Waldemar Waszewski, Polskie Radio, Berlin. Dodajmy, że z prawnej ekspertyzy wykonanej w 2009 roku, w 2009 roku na wniosek polskiego MSZ-u wynika, że warunki do uznania Polaków za mniejszość narodową spełnia około 100 tysięcy obywateli, których rodziny jeszcze przed wojną przybyły do Niemiec, m.in. do Zagłębia Rury, Berlina i Hamburga. Kilkaset porcji zupy ugotowali dla niezamożnych braci kapucyni z Warszawy. Zaparzyli też kawę, upiekli ciasto dla potrzebujących. Dzisiaj obchodzony jest pierwszy Światowy Dzień Ubogich. W klasztorze przy ulicy Miodowej 13 w Warszawie trwa spotkanie z ubogimi. Przyszliśmy, żeby z nimi być. Tak mówią warszawiacy. Często są to choroby nieszczęścia, tej samodzielności, zaspokajaniu swoich potrzeb życiowych po prostu. No, jestem bezdomny i muszę jakoś żyć. Jedzonko będę próbował dopiero, co jest tego. Możliwe, możliwe. Ja zjadłam, no bardzo dobre jedzoneczko. Ona taka Ci ludzie spragnieni są nie tylko jedzenia i ubrania, ale przede wszystkim takich relacji, rozmowy. Także zapraszamy tych, którzy mają otwartość i odwagę do przyjścia. Trzeba jest, chociaż człowiek starszy, ale trzeba jakoś do ludzi. Spotkanie u kapucynów potrwa do 18.30. Klasztor i jadłodajnię odwiedził kardynał Kazimierz Nyczy. Metropolita Warszawski odprawił mszę świętą w intencji bezdomnych. Wiadomości sportowe, Sylwia Urban. O 15 w Wiśle rozpoczął się pierwszy w tym sezonie indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na starcie 7 Polaków. Jakub Wolna, Aleksander Zniszczą, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch. Jeden z naszych zawodników, Jakub Wolny, już ma za sobą skok w pierwszej serii, po którym wylądował na 113 metrze. Przypomnę, że wczoraj w konkursie drużynowym polski zespół w składzie Kubacki, Żyła, Kot i Stoch zajął drugie miejsce. Ex aequo z Austriakami grali Norwegowie. Justyna Kowalczyk zajęła czwarte miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną podczas zawodów Pucharu FIS w fińskiej Sarasielce. Zwyciężyła francuska Caroline Thomas-Auge, a od 24 do 26 listopada w fińskiej Ruce odbędą się pierwsze zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich. Do pucharowej rywalizacji przygotowują się także nasze biatlonistki. Monika Hojnisz zajęła szóste miejsce w silnie obsadzonych zawodach otwarcia sezonu w norweskim Susjoen. Na trasie biegu ze startu wspólnego nieźle poradziły sobie również pozostałe Polki. Krystyna Guzik była 15, Weronika Nowakowska 16, a Magdalena Gwizdoń 21. Wygrała Norweszka Martę Olsbu. O 16.30 Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo rozpoczną grę o zwycięstwo w tenisowym turnieju mistrzów w Londynie. Ich rywalami w finale gry deblowej będą Finn Henry Kontinen i Australijczyk John Pierce. Dla Kubota gra w finale tego turnieju jest czymś wyjątkowym.
gramy w Londynie, gdzie rozgrywane są dla najbardziej prestiżowe turnieje świata. To jest tradycja, tu jest na pewno 8 najlepszych par z całego roku. Zbiera się tutaj, rywalizuje między sobą. Jest tradycja, dużo też można zobaczyć właśnie twarzy czy legendy, które kiedyś grały, występowały na wielkich kortach. Cieszy nas to, że przychodzą także oglądać Lebla, bo tutaj można pooglądać serwis, volley, return, także akcje, które dzisiaj bardzo rzadko się widują w grach pojedynczych, a kiedyś jednak wszystko można było grać, ale z upływem czasu tenis się zmienia i trzeba to zaakceptować, ale na pewno nas cieszy, że w takiej publiczności możemy tu rywalizować i promować taką dyscyplinę sportu, jaką jest dobra. Dziś także finał gry singlowej, w nim Bułgar Grigor Dimitrov zmierzy się z Belgiem Davidem Goffin. Koszykarze Anwilu Włocławek pokonali przed własną publicznością Stal Ostrów Wielkopolski 78-76 w jedynym dzisiaj meczu 8 kolejki Ekstraklasy. Anwil z 17 punktami prowadzi w tabeli, punkt do lidera traci Polski Cukier Toruń, a 2 punkty straty mają Stelmet Zielona Góra i King Szczecin. Tymczasem w Ekstraklasie piłkarskiej dziś mecz na szczycie. W spotkaniu 16 kolejki wicelider tabeli Legia Warszawa podejmie lidera Górnika Zabrze. Stołeczny zespół traci zaledwie punkt do drużyny z Zabrza. Początek meczu Legia Górnik o 18, a wcześniej w innym spotkaniu Śląsk Wrocław podejmie Arkę Gdynia. Początek tego meczu o 15:30. Trudno za pogody, mamy chłodne niedzielne popołudnie, od 3 stopni w Suwałkach do 4 w Warszawie i 6 w Opolu i Gdańsku, w Dolinach Górskich od 1 do 3 stopni. Przeważnie pochmurna pogoda, miejscami pada deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach sypie śnieg. Na zachodzie kraju chwilami dość silny, porywisty wiatr. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 9 minut po godzinie 15. Jest mi to herbatę jedz. Gorący temat. Ten? A w gorącym temacie na antenie Polskiego Radia 24. No jakby nadpłaka była, skoro jeszcze jest. Niknął komentarze po wydarzeniach z 11 listopada. To są również echa na całym świecie. Kolejny głos to piątek i artykuł na łamach New York Timesa. Artykuł pana Jana Grossa pod wymownym tytułem. Proszę państwa, święto jest biedny. Święto biedny. Naszym gościem jest pani Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. I także to chyba też należy. Wszystkie emerytki, jak tam na Pobożańskiej, te białe siostry wydają jedzenie, to przychodzą emerytki. Dzień dobry, pozdrawiam. Z bezdomnymi razem. Są jedyną, korzystają całe pół roku. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Tak, jest, jest w tym informacje, tak. To w takim razie wróćmy do 11 listopada i wróćmy do tego przekazu, który próbuje te wydarzenia, to wydarzenie opisać. Po jednej strony mamy informacje o absolutnie pokojowym marszu, na którym były tylko rodziny z dziećmi, na którym absolutnie nic się nie wydarzyło. Nie było żadnych rasistowskich haseł, nie było żadnych transparentów, a informacje na ten temat to jest po prostu wymysł lewicowych mediów. Z drugiej strony słyszymy o 60 tysiącach nazistów, którzy maszerują przez Warszawę. No i właśnie takie hasła, jak cytowałem, czyli Polacy znów domagają się czystej krwi. No i ktoś stojący, czytający, spoglądający na media może sobie zadać pytanie, no, gdzie tu jest prawda, gdzie tu jest miejsce na rzetelną, pozbawioną informacji i to właśnie przekłamań relacje. To znaczy, prawda zawsze jest tylko jedna, a zadaniem dziennikarzy jest ją odsłaniać, a jeżeli ktoś po prostu nie potrafi tego robić, postępuje niezgodnie z zasadami etyki zawodowej, to po prostu ten przekaz potem jest kłamliwy, fałszywy i właśnie zostawia się zupełnie zmęczonym w głowie odbiorcę takich przekazów medialnych. Niestety z taką sytuacją mamy do czynienia. Fakty są proste. Zdecydowana większość ludzi, przecież to jest potężna liczba, 60 tysięcy w oficjalnych przecież wersjach, ludzi uczestniczących w pokojowym po prostu marszu, którym idą i ludzie młodzi i starsi, ale rodziny z dziećmi, nikt nikogo nie popyta, wszystko ma po prostu być więc bardzo radosnego świętowania Święta Niepodległości. To, że zdarzyły się niewłaściwe transparenty czy postawy pojedynczych osób, które też wyrzutowały na całość przecież, bo cały marsz to naprawdę jest jedna wielka, no, wspaniała rzecz, którą powiem szczerze, ja jestem nie z Warszawy, tylko z Poznania, którą w wielu miastach w Polsce po prostu w Warszawie się zazdrości, że potrafi taki piękny
inny sposób manifestować swoją polskość. To tak, to jest tytułem może wstępu, więc trzeba to pokazać. Bo pokazywanie marszu niepodległości przez pryzmat tylko i wyłącznie bulwersujących, pojedynczych haseł, od których się przecież odcinają nawet organizatorzy, jest manipulacją zawodową, jest dziennikarskim nadużyciem, jest, bym powiedziała, no, a czymś naprawdę, co nie powinno mieć miejsca. To nie znaczy, że przychodzi do porządku dziennego nad czymś, co się wydarzy, ale nadawanie takiej rangi, a odwracanie się w sprawie marginalnej, odwracanie się od tego, co było treścią po prostu wydarzenia tamtego dnia, jest po prostu nierzetelnością dziennikarską. Ale to jeżeli pani pozwoli, to ja wrócę do chyba pierwszego czy też drugiego zdania pani wypowiedzi. Powiedziała pani o tym, że rolą dziennikarza jest właśnie w sposób obiektywny informować o wydarzeniach. Obiektywny, wyważony, pozbawiony takich no, właśnie niepotrzebnych emocji. Pani naprawdę wierzy w to, że jest jeszcze takie dziennikarstwo, bo bardzo często, słuchając różnych rozmów na temat kondycji dziennikarstwa, nie tylko w Polsce, możemy się na przykład spotkać z takim określeniem, że teraz przyszedł czas na dziennikarstwo zaangażowane. To dziennikarstwo tak zwane zaangażowane nadaje ton dziennikarstwu. I takie powinno być, takiego oczekujemy. Proszę pana, jeśli mogę odpowiedzieć, tak? Ja nie użyłam słowa obiektywne dziennikarstwo, bo ja uważam, że obiektywizm dziennikarski nie istnieje jako taki, ponieważ jest stanem, który możemy dążyć do wolę, jeżeli... No tak, ale czy powinniśmy właśnie dążyć do tego? Musimy dążyć do neutralności dziennikarskiej, do czegoś, co pozwala w demokratycznym kraju po prostu wszystkim stronom danego konfliktu mieć dostęp do mediów różnego rodzaju. Natomiast nie mówmy o czymś, że równanie prawdy i kłamstwa to jest obiektywizm dziennikarski. Dobrze, przepraszam, wycofuję się. Po prostu się właśnie o tym mówi w ten sposób, po prostu sprowadza nas do sytuacji, w której w pewnym momencie musimy przyznać, że kłamstwo równa się prawda. Trzymajmy się określenia dziennikarstwa, dziennikarska neutralność. Trzymajmy się. Tak, ale chodzi mi o to, że oczywiście, że to jest możliwe. Przecież my przyzwyczailiśmy się do informacji, chyba, które przekazują emocje. Dzisiejszy świat walczy po prostu o uwagę odbiorców mediów wszelkimi możliwymi sposobami. Do tego doprowadziła komercjalizacja mediów. I zresztą to jest bardzo złożony proces. Nie chcę tutaj akurat się zagłębiać w to, bo odbiegniemy od głównego tematu naszej rozmowy. I więc po prostu emocje stały się jakby jednym z najważniejszych elementów dziennikarskich informacji, dziennikarskich przekazów. I właściwie jeszcze nie zdążymy dowiedzieć się, co się stało, a już wiemy, co mamy myśleć o tym wydarzeniu, czyli czy ono jest fajne, czy jest niefajne, mądre, czy głupie, czy ktoś jest godny naszej uwagi, czy ktoś jest absolutnie osobą nieistotną. Tak nie powinno wyglądać dziennikarstwo i właśnie staramy się do takich korzeni dziennikarskich, nie wiem, na przykład walcząc o niezależność dziennikarzy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, poprzez pracę w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, właśnie od takiej rodzaj postawy po prostu nas, dziennikarzy, nas wszystkich. Chciałabym na przykład zwrócić na jedną rzecz bardzo istotną uwagę, bo to są przekazy o Polsce, które ukazują się właśnie na Zachodzie, zupełnie, czy w zachodnich mediach, zupełnie czasem oderwane od sytuacji, która jest w kraju, na podstawie jakiegoś pojedynczego wydarzenia, idą tak daleko idące uogólnienia, wytaczające obraz tego, co się dzieje w Polsce w sposób wręcz karygodny. I mam na to jakby taki świeży dowód, mianowicie dosłownie przed chwilą Walny Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wystosował oburzenie uchwale, która została po prostu jako pierwsza przyjęta, gdzie po prostu odnoszącą się do treści rezolucji Związku Dziennikarzy Niemieckich, których zarzuca się Polsce łamanie podstawowych praw człowieka, łamanie wolności słowa, prześladowanie dziennikarzy. Przecież nic takiego nie ma miejsca. Te zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, te nieprawidłowości, z którymi mamy w różnych pojedynczych mediach do czynienia, to są rzeczy, które nie rzutują na obraz całości rynku mediów. Generalnie media funkcjonują naprawdę w przestrzeni absolutnej wolności. I po prostu myśmy też właśnie to, że Walny Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który wcale nie jest jednolity, który nie jest jednolite, składa się z bardzo różnych dziennikarzy pracujących we wszystkich mediach, od Polskiego Radia czy Telewizji, po Gazetę Wyborczą, TVN, Polsat czy wszelkiego rodzaju media regionalne. Jednomyślnie praktycznie zostało przyjęte właśnie apel do dziennikarzy niemieckich, żeby nie
nie rozpowszechniali kłamliwych opinii i nie powielali ich na forum międzynarodowym. Mamy po prostu z tego typu zjawiskiem do czynienia właściwie teraz na co dzień. Pani Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. No i tak jak zresztą sama zainteresowana przed chwilą potwierdziła, członek zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które to właśnie zakończyło swój zjazd. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I kolejny głos w naszej dyskusji, pan Piotr Swiedziński, publicysta, dziennikarz Tygodnika Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli pan pozwoli, to ja nawiążę do tego neutralnego dziennikarstwa i zadam jeszcze raz to samo pytanie. Czy pana zdaniem istnieje jeszcze coś takiego jak neutralne dziennikarstwo? Czy nie jest tak, że to tak zwane dziennikarstwo zaangażowane skutecznie wyparło tych dziennikarzy, którzy no właśnie próbowali być neutralni w tym wszystkim, co się wokół nas dzieje? Znaczy, takie dziennikarstwo, o którym pan mówi, no niestety, z naciskiem na niestety, moim zdaniem nie istnieje. Moim zdaniem sytuacja pod tym względem jest w Polsce coraz gorsza i ona się pogarsza stale od, i to nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, tylko od jeszcze głębokich lat 90. To znaczy, pierwociny jakiegoś dziennikarstwa, może nie tyle obiektywnego, bo to rzeczywiście ja się zgadzam z Jolantą Hajdasz, czy coś takiego nie istnieje. Ale jest wręcz określenie z mojej strony, przepraszam. Takiego dziennikarstwa, które starało się przekazać rację różnych stron konfliktu, przekazać wszystkie fakty, nie ukrywać żadnych faktów przed odbiorcą, a już broń Boże nie wymyślać faktów, to pierwociny takiego dziennikarstwa już od głębokich lat 90. były w Polsce, no, zaczęły w Polsce zanikać i zaczęły zanikać wtedy pod wpływem niczego innego, tylko Gazety Wyborczej. To znaczy potęga ówczesnej Gazety Wyborczej miała i ten negatywny skutek, że Gazeta Wyborcza, będąc od początku medium bardzo zaangażowanym i z ambicjami kreowania rzeczywistości politycznej, nie tylko politycznej, bo i społecznej w Polsce, będąc również wówczas takim wzorcem dla innych mediów, no Gazeta Wyborcza bardzo dużo zrobiła w tym kierunku, żeby właśnie takie dziennikarstwo wyważające racje, relacjonujące i tak dalej, żeby ono w Polsce grało coraz mniejszą i mniejszą rolę. No i im dalej w las, tym więcej drzew. I w tej chwili rzeczywiście jesteśmy już w takiej sytuacji, że ono praktycznie prawie że nie istnieje. Znaczy to jest tylko kwestia pewnych, no właśnie, no pewnych ruchów, jakie miały miejsce, cały czas mają miejsce na tym rynku medialnym, rynku prasowym. Czy to jest też w jakiejś mierze na przykład cena tego, że płacimy za takie, a nie inne oczekiwania widzów? To znaczy widzowie chcą mieć informację szybką, emocjonalną, głośną, wybuchową, informację, która będzie wyważona, która będzie spokojna, która będzie w racjonalny sposób przedstawiać im rzeczywistość. Być może takiej informacji nie chcą, bo będzie dla nich za nudna. Jest w tym oczywiście coś w racji, przy czym też powiem taką rzecz, która jest może niepopularna. To znaczy ja zarazem widzę w tym pewnego rodzaju błąd myślowy. Jaki to jest błąd? Błąd polega na tym, że bardzo często i my jako obserwatorzy tej rzeczywistości i również politycy, którzy patrzą w internet, popełniamy taki błąd, że oto patrzymy na przykład w internet, patrzymy w głosy internautów na jakiś temat, a te głosy są bardzo zaangażowane, bardzo ostre i wydaje nam się, zaczynamy myśleć, że to jest, że te głosy już niezależnie od tego, czy one są za, czy przeciw czemuś, czy komuś, że one są, że to jest obiektywna próbka tego, jak myślą ludzie, prawda? A to jest nieprawda. To znaczy akurat ci, którzy odczuwają taką potrzebę, żeby, nie wiem, wypisywać w internecie coś, często są to o Belgii, czy mają jakieś bardzo zaangażowane komentarze na jakieś tematy, to są ludzie o specyficznej psychice. To dobrze, to panie redaktorze, mam dla pana, do pana prośbę. To jak w takim razie, pana zdaniem, w sposób pozbawiony emocji, w sposób właśnie taki neutralny, dziennikarz powinien dziś komentować słowa Donalda Tuska? No te słowa, o których w tej chwili donoszą wszystkie absolutnie media. Alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłość sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media. Strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie. O tych słowach w tej chwili donoszą wszystkie polskie media. Tak, to więc powiem w ten sposób, mówię właśnie bardzo spokojnie i bardzo obiektywnie. Powiem w ten sposób, że Donald Tusk tutaj no łamie pewne zasady i wykracza poza pewne standardy, dlatego że można mieć rozmaicie oceniać politykę zagraniczną obecnego rządu.
można też uważać, że popełnia ona jakieś błędy w relacjach z Ukrainą i to wszystko można. Natomiast cienką czerwoną linią to jest sugerowanie, że jest to realizowanie jakiegoś planu Kremla, planu Rosji. Jest to przekroczenie cienkiej czerwonej linii, dlatego że to jest już insynuacja, to jest, na którą Donald Tusk, no nie na poparcie swojego Donald Tusk, ani nikt, nie ma żadnych absolutnie faktów. Znaczy to można by byłoby rzęcać się w ogóle tutaj nad Donaldem Tuskiem, ludźmi, którzy tak sądzą, pokazując jak bardzo nie tylko się mylą, ale jak bardzo nie mają żadnych argumentów na poparcie takiej tezy. No mimo wszystko oni to robią. To w ogóle no jest, i to jest, oceniam bardzo negatywnie, dlatego że to jest jeszcze większe pogłębianie tego strasznego podziału i tej wojny, polskiej wojny plemiennej w stosunku do stanu, który był. Dlatego że mówienie, że z kimś się nie zgadzamy, to jest jedno. Mówienie, że ten ktoś, nawet ten jakiś polityk, powiedzmy sobie w cudzysłowie, jest głupi, to jest drugie. Ale mówienie, że on jest agentem jakiejś trzeciej strony, zagrażającej nam potęgi rosyjskiej, a to już jest trzeci, to jest już zupełnie inna inszość, prawda? Dlatego ja bardzo negatywnie odnoszę się do tego, co Donald Tusk napisał. Pan Piotr Zwiczyński, publicysta, dziennikarz Telewizji Sieci. Bardzo dziękuję. Gorący temat. A w gorącym temacie przenosimy się teraz do Trzebieszowa na Lubelszczyźnie, gdzie dziś odbyły się uroczystości pogrzebowe chorążego Antoniego Dułęgi, pseudonim Znicz, najdłużej ukrywającego się żołnierza niezłomnego. Znicz, co ciekawe, po raz pierwszy był pochowany potajemnie w 1982 roku. Blokowanie. Można trafić do aresztu lub zapłacić 1500 złotych grzywny. Ponad 1 800 000 zgłoszeń przyjęli w ubiegłym roku operatorzy Radomskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Statystycznie telefon dzwonił tam prawie 5000 razy w ciągu doby. 4 lata temu około 80% to były fałszywe lub nieuzasadnione alarmy. Dziś, jak mówi brygadier Jarosław Czyż, jest znacznie lepiej. Coraz rzadziej zdarzają się połączenia wykonywane dla żartu. Za to plagą są prośby o podanie czy przypomnienie numeru PIN do karty lub do telefonu. Nie brakuje też tych, którzy przez 112 chcieliby zamówić na przykład pizzę. Teraz jednak taka pomyłka może mieć poważne konsekwencje i dużo kosztować. Uroczystości pogrzebowe żołnierza niezłomnego Antoniego Dołęgi, pseudonim Znicz, odbyły się w Trzebieszowie na Lubelszczyźnie. Wśród uczestników byli mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy ukrywali go przed władzami komunistycznymi. Jerzy Płudowski z miejscowości Popławy Rogale, którego ojciec udzielił schronienia Zniczowi, podkreśla, że nie były to łatwe czasy dla jego rodziny. Rodzina bała się represji, bo nawet do nas przyjechało 2 milicjantów, a on siedział w domu za szafą i mama to ze stresu nie mogła z domu wyjść. Myślała, że już po niego przyjechali. Wszyscy wiedzieli, że to on walczył o wolną Polskę, walczył z komuną i dlatego ukrywali go. Jako pamiętam go, bardzo pogodny, wesoły, lubił i dowcipy opowiadać, i bajki, różne historie, także bardzo dużo się od niego dowiedziałem o działaniu konspiracji tutaj na naszym terenie. Chorąży Dołęga był najdłużej ukrywającym się przed komunistycznym aparatem represji żołnierzem podziemia niepodległościowego. Ukrywał się przez 37 lat. Został pochowany potajemnie, prawdopodobnie w 1982 roku. Jego szczątki odkryli w czerwcu pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u. Izrael deportuje 40 000 nielegalnych imigrantów z Afryki, informuje premier tego kraju Benjamin Netanyahu. Według izraelskich władz wydalenie ich umożliwi zamknięcie znajdującego się na południu kraju ośrodka dla migrantów Holot. Decyzję o jego zamknięciu jednogłośnie podjął izraelski rząd. Premier Netanyahu mówi, że usunięcie imigrantów bez ich zgody jest możliwe dzięki międzynarodowemu porozumieniu. Mieszkające w ośrodku osoby mają dostać 3 miesiące na opuszczenie Izraela. Jeśli tego nie zrobią, to będzie je czekała deportacja. Według oficjalnych danych w czerwcu w Izraelu przebywało ponad 38 000 migrantów z Afryki, głównie z Erytrei i Sudanu. Nie jest jasne, dokąd nielegalni imigranci mają być deportowani. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ludzie gospodarki. Elżbieta Szczerbak, zapraszam, a ze mną w studiu pani Agnieszka Saternos. Dzień dobry.
twórczyni i współzałożycielka Biobazaru, czyli sieci targów z certyfikowaną ekologiczną żywnością, sprzedawaną przez rolników i producentów. Obecnie mamy na rynku boom na ekożywność i zdrowy styl życia, więc właściwie można powiedzieć, że klientów panią nie brakuje. No, ale początki wcale nie były takie łatwe, bo gdy panie zakładałyście Biobazar, zaczynałyście przygodę z Biobazarem, to rynek ekożywności dopiero się w Polsce tworzył. Tak, nawet sprawdzałam sobie jeszcze przed naszym spotkaniem, że tak naprawdę rynek żywności ekologicznej w Polsce urósł praktycznie trzykrotnie w ciągu ostatnich 7-8 lat. W tej chwili to jest wartość około 800 milionów złotych.